Grudziądzanie rozegrali kolejne trudne spotkanie z wiceliderem rozgrywek AZS-u KW Łydgoszcz. Początek spotkania pokazał, że zawody będą trudne i nikt nie zamierza sobie odpuścić. Wynik na tablicy przez pierwsze 20 minut oscylował w granicach remisu. Żadnej z drużyn nie udało się objąć prowadzenia na więcej niż dwie bramki. W 27 minucie to akademicy objęli prowadzenie 14-10. W tym okresie słabiej radził sobie MKS w obronie oraz popełnił kilka wymuszonych błędów w ataku. Jednak ostatnie 3 minuty zagrał poprawnie, zdobywając kolejne 3 bramki i na przerwę schodził ze stratą jednej zaledwie, 13-14. W drugiej części spotkania obraz gry nie zmieniał się do 40 minuty, kiedy Paweł Kruszewski został karany 4-minutową karą za faul i dyskusję z sędziami. Wykorzystali to akademicy, obejmując w 44 minucie prowadzenie 19-22. Chwilę później, po kontrach Grudziądzan i bramkach Tarkowskiego i Kozowskiego, ponownie na tablicy widniał remis po 22 punkty. Taki obraz gry utrzymywał się do końca spotkania. Na 2 minuty przed końcem, przy prowadzeniu 27-26 dla MKS-u, w sytuacji sam na sam nie wykorzystał niestety Mateusz Orłowski, popełniając błąd techniczny. Natomiast akademicy z Bydgoszczy zdobyli dwie bramki, na 30 sekund przed końcem prowadzili 27-28. Ostatnie sekundy to był istny horror. Zawodnicy z Bydgoszczy, chcąc ratować wygraną, faulowali, za co zostali ukarani 2 minutami. Wprowadzając za bramkarza 7 zawodnika, ostatnią bramkę zdobył Marek Kozłowski dla MKS Grudziądz i tak zdobyto ważny punkt. Podsumowując, MKS zagrał kolejny dobry mecz. Następne spotkanie odbędzie się 11 marca w niedzielę o 17 w LKS Kęsowo. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
cię zezwał. No. A to SMS. SMS. Yeah.
Oh!
Thank you.
Dobrze.
Chłopcy! Panowie, cofnijcie się, bo nie widzę. Chyba kurwa co jest? Łapeczka jest, nie? Domopu!
Thank you.
inny. Ciebie nie rusza dziewica, no? Czerwona, a dla uczestnika dwójki, dwójka.